Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy 23 marca. Zapraszam Was na klina. Moi drodzy, na początku też jeszcze przypomnę, że fajnie by było, gdybyście materiały udostępniali, komentowali i tak dalej. Oczywiście to robicie, ale fajnie by było, żeby to jeszcze bardziej rozpowszechnić, byśmy dotarli do jak największej ilości zagubionych. Duszyczek, a myślę, że warto. Yy, więc proszę Was też o taką pomoc. A dodatkowo, jeżeli ktoś ma chęć wesprzeć moją pracę, to w opisie filmu jest info, jak można to zrobić. Bardzo, bardzo dziękuję i bardzo, bardzo mnie to motywuje do dalszej pracy. Kochani, dzisiaj nie będzie z książki, a nie dzisiaj jutro, bo dzisiaj sobie zrobimy właśnie na temat tego opowiedzenia, żebym chciał mieć ten rozum i 20 lat na przykład, sobie trochę to wyjaśnimy. O co z tym chodzi? A jutro sobie jeszcze inny temat też jakby poruszymy z pewnego tekstu, który usłyszałem na naszej grupie wsparcia online, którą żeśmy mieli w zeszłym tygodniu akurat, czyli tydzień temu od dzisiaj, jak patrzymy. Przechodząc już, moi drodzy, do tematu. Pojawia się takie nostalgiczne myślenie, jak to bym chciał mieć ten rozum i 20 lat. W życiu popełniamy różne błędy. I też tak sobie myślę, że kurde, gdybym miał ten rozum i 20 lat, to moje życie by wyglądało zupełnie inaczej, tak? Gdybym miał takie podejście do życia, jak mam teraz i byłoby to tam kiedyś, zupełnie inaczej bym pewne rzeczy rozegrał i bym teraz cudownie i wspaniale żył. Moi drodzy, to jest utopia. Nie ma czegoś takiego. Absolutnie nie ma. I to warto naprawdę przyjąć, sobie wbić do głowy, że nie ma czegoś takiego. Bo kochani, z nostalgią to jest kurde, to jest takie uczucie, które z jednej strony jest wspaniałe, bo tak fajnie sobie powspominać, mmm, kiedyś to było, a teraz to nie jest. Eee, I czasami fajnie do tego wrócić, natomiast na dłuższą metę, nie, to y, słabo, tak? To jest do bani, to nie zadziała. Ja już kiedyś o tym wspominałem, że zrobiła się moda na retro. Mi, znaczy mi tam retro ogólnie się zawsze podobało. Ale mimo moje doświadczenie podpowiada, że moda na retro, ona często wynika z tego, że my tak naprawdę nie, 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 nie tęsknimy za tym, jak to kiedyś było. No bo co, samochody kiedyś były lepsze? No jednak się okazuje, że nie, bo ja miałem kilka starych samochodów i one wiecznie się psuły, nie? Jeżeli chodzi, nie wiem, o sprzęty, telewizory, co, to było kiedyś lepsze? No też, nie. Gry wideo, bo wiecie, ja też tam sobie czasami lubię na konsoli pograć, no nie, jak ktoś miał komodorę czy coś to wiedział, co to było, po prostu włączyć sobie grę i tam się te kasety wkręcały i tak dalej. Jedyna rzecz, która moim zdaniem wtedy była, a dzisiaj trudno o nią, to było to, że żyło się prościej. Mieliśmy znacznie bardziej ograniczony wybór i to było dobre. Czyli znowu wracamy do tej prostoty jakby. Ale nie o tym dzisiejszy film. Bardziej kochani chodzi o to, że byśmy pamiętali o tym, że ta nostalgia, nasze wspomnienia one często nas okłamują, bo rzeczywistość obiektywnie nie była taka różowa, jak nam się teraz wydaje. To jest jakby jedna rzecz, ale przede wszystkim chodzi o to, że wszystko, czego żeśmy doświadczyli, wszystkie błędy, jakie żeśmy popełnili, doprowadziły nas do tej yy, sytuacji, w której jesteśmy teraz. Ja naprawdę mimo że czasami po prostu sobie myślę, ja pierdzielę, co mi się jeszcze zwali na web, bo Dzieje się tego sporo. Kochani, teraz powieję yy, dla niektórych czymś dziwnym, ale ja naprawdę wierzę w to, że wszystko, co mnie w życiu spotyka, pochodzi z miłości i do miłości prowadzi. Po prostu. I za każdym razem, kiedy ja najczęściej odbiegam w moją pychę, to dostaję strzał nie? od życia. I to jest, wiecie, co jest też takie powiedzenie: yy, na teobankologii to padło że wszystko pochodzi od Boga, Bóg jest dobry zawsze i jeżeli dopuszcza do mnie jakieś naprawdę niefajne rzeczy, one są po coś. I czy ja to zrozumiem za dzień, za tydzień, za pięć lat, czy po śmierci? To jest inny temat. Ja wiem, teraz jakby temat to jest wiary trochę, ale nawet jeżeli ktoś jest niewierzący, postaraj się wyjść z takiego założenia, że cokolwiek bycie w życiu trudnego nie spotkało, to Zastanów się, co możesz z tego wyciągnąć, czego cię to może nauczyć. Bo nawet jeżeli nie możesz dojść w danej sytuacji, dlaczego ta przykrość, jak kiedyś straszna, która cię spotkała, czego nam macie nauczyć, to zawsze możemy się nauczyć jednej rzeczy: pewnej nieprzewidywalności życia. To, że życie zawsze potrafi zaskoczyć, i nie ma czegoś takiego jak jakaś stałość. A często my tej stałości się kurczowo trzymamy. Wierzymy w to, że będzie tak, jak jest, kiedy jest dobrze, że tak będzie zawsze. Nie ma tak. Kochani. Yy, I to jest dobra wiadomość, myślę. Bo jeżeli jest teraz super, to się zmieni. Ale z drugiej strony, jeżeli będzie źle, to się też zmieni. I o tym należy pamiętać. I moi drodzy, wybijmy sobie z głowy takie podejście, że. O, oh, kurde, jakbym nie chciał mieć tych problemów, jakbym nie chciał mieć tych trudności. No to jest oczywiste, że nie chcemy. Ale właśnie na tym polega rozwój, że rozwiązujemy trudności. No po prostu, kochani, jeżeli będziemy... Nie, nic trudnego nas w życiu nie spotka, czego my się doświadczy, czego my doświadczymy, czego my się nauczymy. A zobacz, jak miałeś ciężki dzień w pracy, zamknąłeś go, usiadłeś na tyłek, było ciężko, ale jest OK. A teraz z perspektywy naszego całego życia, wiesz, dajcie znać w komentarzach, moi drodzy, już tak bezpośrednio czy i jakie Was duże trudności spotkały i czego one Was nauczyły. Bo cały syf, który był związany z moim uzależnieniem, całe to badziewie, ne? No, to, no to nie, no to dużo mnie rzeczy nauczyło, tak? Jestem w tym miejscu, w którym jestem, a nie wiem, czy w tym miejscu bym był, gdybym się nie uzależnił. Szczerze wątpię, po prostu. I pomyślcie o tym. I też daj, wyjdzie, wychodźcie z takiego założenia, że jeżeli coś mnie teraz w życiu trudnego spotyka to to jest po coś. Po co? Może nie wiem. Może się dowiem za jakiś czas. Może całkiem niedługo. Stąd warto z innymi ludźmi rozmawiać, bo często też podpowiedzi od innych osób dostaniemy. No. I Was bardzo proszę, dajcie znać w komentarzach. I czego Was nauczyły różne trudne jakieś sytuacje. Yy, ja Wam życzę dobrego dzionka i widzimy się jutro w ostatnim klinie w tym tygodniu. Pozdrawiam. Cześć.